Dwie firmy są zainteresowane obsługą komunikacji miejskiej w Śremie. Gmina planuje utrzymać obecną liczbę linii, 3 miejskie i 14 podmiejskich, ale jednocześnie zwiększyć liczbę kursów o te usunięte w czasie pandemii. Szacunkowo autobusy mają pokonywać każdego dnia roboczego ponad 1800 km, a w soboty zaledwie 100 km. Komunikacja pozostanie dla pasażerów bezpłatna. Nowa umowa ma obowiązywać od 1 lipca do 30 czerwca 2026 roku. Obecnie bliżej zdobycia kontraktu jest dotychczasowy przewoźnik. Ta zaoferowana w przetargu jest powyżej 6,40 zł, także jest ona korzystna i będziemy dążyli do tego po prostu, żeby rozstrzygnąć przetarg pozytywnie, ale jeszcze warunek musimy po prostu znaleźć, zoptymalizować budżet, żeby znaleźć te 700 tysięcy złotych. Na drugie półrocze 2022 roku gmina zabezpieczyła w budżecie zaledwie 500 000 zł. Pieniędzy wystarczy więc na zaledwie 2 miesiące. Zmiany w budżecie musi zatwierdzić Rada Miejska, a dopiero później możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargów.